Wiesz co? Bo edukacja daje rozwój, edukacja daje dobrobyt i edukacja daje bezpieczeństwo. Bo wyedukowane społeczeństwo nie jest brutalnym społeczeństwem, nie jest prymitywnym społeczeństwem, nie jest społeczeństwem, które wyklucza. Człowiek wyedukowany nikogo nie dyskryminuje. Człowiek wyedukowany jest człowiekiem pewnym siebie, więc nie musi ściągać ludzi dookoła siebie, poniżej siebie, obrażając ich, w jakiś sposób dyskryminując. Jestem Radek Budnicki i witam Cię w podcaście Lepiej Teraz, który tworzę dla kreatywnych ludzi z pasją. Drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Lepiej Teraz. Tym razem pracuję zdalnie, dosłownie zdalnie, już nie z domu, ale jestem w czasie podróży. Tym razem nad morzem, na Mierzei Wiślanej. No i chciałbym Was pozdrowić stąd serdecznie. Premiera tego odcinka jest czwartek, 15 lipca. Jest bardzo, ale to bardzo gorąco. No i w ten gorący dzień właściwie nie ja przygotowałem, Dorota Filipiuk przygotowała dla Was wywiad, którego udzieliłem na jej platformie w wersji wideo. Postanowiłem zrobić ekstrakcję tego pliku i zaprezentować Wam wersję audio w postaci tego odcinka podcastu, po to, żebyście mogli wysłuchać naszej rozmowy. Dorota jako psycholog na co dzień specjalizuje się w propagowaniu rozwijania pamięci, kreatywności, kreacji w nauce i myśleniu. Moi drodzy, psychologia sukcesu i efektywność osobista stały się jej pasją. Ciągle szuka nowych osób, które mogłyby podzielić się swoją historią, lifehackami, które stosują w codziennym swoim procesie tworzenia, pracy, w życiu. I tym razem zaprosiła do wywiadu właśnie mnie. Nagraliśmy tę rozmowę zdalnie. Jej wersja wideo wkrótce okaże się na fanpage'u Doroty. No ale tradycyjnie, zanim zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy, zapraszam Was do Po ludzku o pieniądzach. Tam czekają na Was dwa odcinki. Pierwszy z Piotrem Minkiną z General Investment TFI o tym, jak inwestować w duchu eko. I drugi, mój solowy, o tym, na czym polega tajemnica sukcesu Richarda Bransona. A propos, odcinek przygotowałem na tydzień przed słynnym pierwszym lotem komercyjnym w kosmos, więc niesamowity timing, przyznacie, prawda? Wracając do dzisiejszej rozmowy, czego dowiecie się z wywiadu, którego udzieliłem Dorocie? Otóż o tym, jak prowadzę obecnie podcasty, jak wygląda mój proces twórczy, czy można prowadzić 3 podcasty, będąc ciągle minimalistą, jak rzucić pracę, której się nie lubi, o hedonistycznej adaptacji, o tym, jak czyni nas nieszczęśliwymi, dlaczego robienie częstych notatek to klucz do wielkich zmian w życiu, rozmawiamy o edukacji humanistycznej, dlaczego jest tak ważna, dlaczego nie mam guru, dlaczego słuchanie podcastów jest podobne do czytania książek, mówię o ćwiczeniach stoickich, które możesz już wykonać praktycznie dziś po wysłuchaniu tego odcinka oraz o tym, dlaczego awersja jest najsilniejszym bodźcem prowadzącym do zmiany w życiu. Moi drodzy, już więcej nie przedłużam, serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Pozdrawiam. Cześć Radku, ja się cieszę, że zgodziłaś się na wywiad. Bardzo mi zależy na tym, aby pokazywać różne oblicza sukcesu i tego, w jaki sposób ludzie do nich doszli, między innymi dzięki temu, czego się uczyli, na jakich ludzi spotkali, w jaki sposób podejmowali swoje decyzje. I twoja historia życiowa dotycząca tego, że jesteś dyrektorem w dużej firmie i nagle postanawiasz, że zostawiasz tak dobre stanowisko i chcesz żyć po swojemu, według własnych zasad, nawet jeszcze nie mając pomysłu na to, co będzie dalej, bardzo, bardzo mnie imponuje, bo wiem, jak wiele ludzi przez całe życie narzeka na swoją pracę, jest gdzieś w pracy, która nie sprawia radości, no i oni tak tkwią przez całe życie często, nic nie zmieniają, a bardzo mi zależy na tym, żebyśmy zmieniali też dzięki edukacji i właśnie zmianie takiego myślenia swoje życie, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś i mam nadzieję, że więcej opowiesz, ale obecnie jesteś jednym z najlepszych polskich podcasterów. Twoje dwa podcasty, Lepiej Teraz i Po ludzku o pieniądzach, są cały czas w top 10 podcastów słuchanych w Polsce. No i też robisz wiele innych cudownych rzeczy, o które cię dopytam. Ale zanim jeszcze zaczniemy tą główną część i dopytywanie o wszystkie szczegóły tego, jak to się stało, że zostawiłeś dobre stanowisko i postanowiłeś żyć na własnych zasadach,
Chcę się ciebie zapytać, czego się ostatnio fajnego nauczyłaś? Wiesz co, czego się ostatnio nauczyłem? Ostatnio nauczyłem się czegoś niezwiązanego właściwie z podcastami, bo nauczyłem się dog trekkingu, czyli chodzenia z psem po górach. Byłem w górę. Dog trekking, tak. Dodatkowo z kijkami trekkingowymi, więc jest pies na lince amortyzującej takiej, żeby pieskowi nic się nie stało. Jest pas taki nałożony, biodrowy i piesek idzie z przodu i ja idę z kijkami, z plecakiem i wędrujemy po górach wspólnie, więc byliśmy właśnie kilka dni w Beskidzie Żywieckim pierwszy raz. Pierwszy raz mojego pieska i mój pierwszy raz z pieskiem w górach, o, tak można powiedzieć, więc tego się nauczyłem. No i wczoraj pierwszy raz latałem dronem, więc dwóch rzeczy się ostatnio nauczyłem. Fantastycznie, super. Tak, mi jak najbardziej chodzi o takie rzeczy, które po prostu są w jakiś sposób dla nas fascynujące, bo się jednak uczymy przez cały czas. No ale wróćmy do tego, o czym na samym początku też powiedziałam, że ty będąc dyrektorem w firmie, nagle postanawiasz zmienić swoje życie. Co tam się takiego stało? Wiesz co, ja na początek mam sprostowanie. Powiedziałeś, że top 10 podcastów, to nie jest tak, że to jest top 10, to jest top 10 kategorii biznes i na Apple Podcast. Na Spotify'u jestem bardzo nisko, co jest jakimś innym, nie wiem, algorytmem, albo po prostu nie mam fanów na Spotify'u, inni ludzie słuchają podcastów, albo są inne popularniejsze podcasty, więc tutaj poprawka. Ja na Spotify'u nie słucham. Właśnie na Apple Podcast, tak, rzeczywiście, na Apple Podcast, czyli dawny iTunes, tak był nazywany wcześniej, tam rzeczywiście jestem od 4 lat, dość wysoko, pierwsze 10 to się zmienia, raz drugi, piąty, 10, czasami niżej, ale w większości w pierwsze 10, to prawda, podcast Lepiej Teraz, mój autorski i podcast, który prowadzę we współpracy z General Investment TFI, po ludzko pieniądzach i jest nowa wiadomość, od 3 miesięcy prowadzę trzeci podcast. 51 stan, podcast Ziemi Monieckiej. Założyłem dla samorządu monieckiego, czyli dla powiatu monieckiego, pierwszy podcast samorządowy w Polsce. Więc, wow. Więc robię takie tak, krótkie 20-minutowe odcinki raz w miesiącu. To są, więc podpisałem z nimi umowę na rok. Na razie i właśnie wspólnie z taką grupą mastermindową starosty, dyrektora szkół ogólnokształcących i zawodowych w Mońkach i dyrektorem Urzędu Pracy. Wspólnie mamy takiego masterminda online i wymyślamy właśnie te tematy, pytania, gości do tego podcastu samorządowego. To jest takie hobby dla mnie fajne, dodatkowe, a wiele czasu nie zajmuje. Więc już 3 podcasty, tak można powiedzieć. Jak to się stało, że podcasty? Stało się tak, że nie byłem szczęśliwy w tamtej pracy na etacie, bo to jednak był etat. Co z tego, że byłem dyrektorem, w dalszym ciągu pracowałem dla kogoś, nie było to moja firma, byłem rozliczany przez właścicieli albo jakąś radę nadzorczą, jak to bywa, kiedy jest się dyrektorem zarządzającym. Ostatnie lata pracowałem w branży fitness, najpierw kierowałem spółką jako dyrektor zarządzający spółką, bardzo podobno do multisporta, te karty takie. To była konkurencja multisporta, była bardzo nieuczciwa konkurencja, ciężko mi było w przetargach wygrywać z nimi. Pojawiła się frustracja, to, że bardzo mi się nie podobało, że muszę codziennie wstawać na którąś tam godzinę, wciskać się w garnitur, w upał, jechać metrem do miasta i być przed wszystkimi w pracy i rozliczać ludzi i nie chciałem już rozliczać ludzi. Miałem dużo problemów z trudnymi pracownikami i takimi ocierającymi się o sprawy kryminalne wręcz, więc co już mnie zmęczyło. No tak, niestety, nie zawsze szefowie są źli, ale czasami zdarzali się pracownicy nieuczciwi. I trzeba było zwalniać ludzi i przestało mi to sprawiać przyjemność. Po prostu te wszystkie konfrontacje, tutaj lekcja. Stwierdziłem, że nie wszystkie wojny trzeba w życiu prowadzić, nie wszystkie konfrontacje trzeba przeżywać i zmęczyło mnie to. I zacząłem szukać, pracując w dalszym ciągu, szukać alternatywy. Zacząłem zastanawiać się, robiłem burzę mózgów, chodziłem na spacery z ówczesną moją dziewczyną, bo ona też była taka rozwojowa. Już się rozstaliśmy dawno, ale wtedy właśnie mieliśmy wspólne cele, właśnie żeby coś zmienić w naszym życiu i robiliśmy takie burze mózgów. Chodziliśmy na długie spacery do łazienek, pamiętam, w czasie wyjazdów robiliśmy listy, co możemy robić, jak zarabiać w internecie na przykład. No i zacząłem chodzić na różnego rodzaju darmowe seminaria, warsztaty, których dużo jest na wydarzeniach, w sekcji wydarzenia w danym mieście na Facebooku.
każdym mieście możecie znaleźć na Facebooku, zaznaczyć region i wydarzenia w danej kategorii. I z bardzo dużo warsztatów okazuje się darmowych, albo seminariów, albo wystąpień. I takie seminaria, wystąpienia organizował Google Campus na Pradze warszawskiej i po prostu zacząłem chodzić na wydarzenia Google Campusa i poszedłem na tak zwany podcaster. Nie wiedziałem, co to jest. Dowiedziałem się tam, co to są podcasty. Po 10 minutach słuchania o podcastach stwierdziłem, że będę miał swój własny podcast. Próbowałem kiedyś blogowania, ale bardzo kiepsko pisałem. Mam kiepskie pióro, że tak powiem. Lepiej mi się mówi do mikrofonu. Więc stwierdziłem, że trzeba skonfrontować się ze swoimi wadami, przyznać się do nich odważnie i w jakiś sposób podkreślić i zaprezentować swoje zalety. Czyli w tym wypadku mój głos, chęć mówienia. Zawsze ludzie mówili, że mam fajny głos. Stwierdziłem, że kurczę, to pasuje do mnie. Mam dużo do powiedzenia. Jestem ciekawy świata. 10 dni później założyłem własny podcast. Zrobiłem to minimalistycznie, ponieważ do dziś używam tego samego mikrofonu. Jest to zwykły dyktafon stereofoniczny Zoom H1 na baterię paluszka, kosztuje 400 zł i od tamtej pory nie zmieniłem sprzętu. Nauczyłem się jednej rzeczy przez 5 lat robienia podcastów, że skupianie się na sprzęcie nie ma sensu. Kupowanie coraz lepszych mikrofonów, jakieś wymyślne oprogramowanie do obróbki. Wystarczy taka obróbka, żeby ten głos był znośny do słuchania, żeby nie było żadnych zakłóceń, żeby było wyraźnie słychać kogoś. Nie musi to brzmieć tak, że jak audiofile słuchają, że to nie może być szumu żadnego i tak dalej. Nie, jest bardziej tak naturalnie wtedy, kiedy tam lekki szumik jest, gdzieś tam w tle słychać ptaki za oknem, ćwierkają jak nagrywasz w domu i to jest fajne. Jest bardziej takie naturalne. Nie skupiam się na sprzęcie, skupiam się na treści. Na pewno wielu z was zauważyło, że youtuberzy wydają pieniądze, majątek na jakieś drony drogie, na jakieś kamery, nie wiadomo jakie, mikrofony, żeby super wyglądały i niewielu mają subskrybentów. A są youtuberzy, którzy nagrywają z ręki z iPhone'a i mają miliony. Dlaczego? Dlatego, że mają coś do powiedzenia, mają świetny storytelling, mówią interesująco, coś przekazują, fajnie się czujemy oglądając ich, nawet jeżeli niczego się nie nauczymy. Po prostu kogoś lubimy słuchać, bo ma fajny głos, kogoś lubimy, bo nam się podoba, kogoś lubimy, bo mówi o tym, co nam się podoba. I właśnie tak robię podcasty. Idę ze swoim głosem serca, na bieżąco wymyślam tematy. Przepraszam, wyłączę telefon. Telefon, myślałam, że to piesek. Tak, wyłączę tryb samolotowy. I przepraszam za to. I tak do dzisiaj robię podcasty, lepiej teraz. Te tematy nie są tak zaplanowane ściśle. To są tematy, które wynikają z bieżącego mojego życia, z ludzi, których spotkam na swojej drodze, z wydarzeń, które dzieją się na świecie, w Polsce, wokół mnie, newsów, ostatnio właśnie ludzi, których spotkałem, lepiej teraz nagrałem, teraz podcast będzie najbliższy czwartek, nie wiem, kiedy będzie to puszczany ten materiał, ale podcast będzie pod wpływem spotkania przypadkowego na śniadaniu w pewnej agroturystyce. Spotkałem człowieka, który 10 miesięcy podróżował non-stop przez obie Ameryki i zgodził się wystąpić. I to jest coś niesamowitego. Facet jest informatykiem, więc utrzymuje się z pracy zdalnej i sobie mieszka w namiocie i podróżuje, wędruje przez Ameryki. To jest coś niesamowitego po prostu. I te tematy przychodzą. Zakochałem się w moim piesku, który tam gorąco jest, bo to jest husky, bo mu jest gorąco, co się słyszę teraz, więc trochę jest taki... No i tak wygląda moje życie. Super. Radku, ja oczywiście jeszcze dopytam Cię o to, w jaki sposób nauczyłeś się chociażby prowadzić podcasty, ale jeszcze zanim. Zobacz, że bardzo dużo osób jest bądź było w takiej sytuacji jak Ty kiedyś, czyli też nie znosiła wstawać do swojej pracy, nie lubiła swojego szefa bądź współpracowników, nie chciała pracować dla kogoś, no w jakikolwiek inny sposób męczyła się z tym, żeby się zmusić do tej pracy i tak naprawdę jedynym powodem jest to, aby po prostu się utrzymać. Co Ty byś doradził takim osobom, które mają z tym problem i rzeczywiście bardzo mocno narzekają na swoją pracę? Tak naprawdę niech sobie zadadzą pytanie, co by robili, gdyby nie musieliby pracować? To jest ważne pytanie. Gdyby mieli wszystkie pieniądze świata, zastanawiam się, ile osób powie, a podróżowałbym po całym świecie. No tak, ale jak długo można wytrzymać na walizkach, nawet luksusowych hotelach? Życie bez celu, życie bez sensu, sama konsumpcja,
wylegiwanie się w basenie na dach gdzieś tam, w jakimś luksusowym hotelu, po jakimś czasie skóra nam zacznie schodzić od tego siedzenia, moczenia się w tym basenie. Po jakimś czasie stwierdzimy, że jest nam nudno. Jest ta hedonistyczna adaptacja. Nasz organizm przystosowuje się do wygód i przyzwyczaja się i potem brakuje czegoś nowego ciągle. Tego doświadczają ludzie, którzy wygrali w totka. Wiele osób wpada w depresję po paru miesiącach. Wydaje, szaleje, a potem spada ten poziom endorfin i hormonów, które powodują, że sięgają ci ludzie po narkotyki i inne rzeczy, żeby dalej się stymulować już sztucznie, bo normalne życie już ich tak nie stymuluje. Niech sobie zadadzą proste pytanie. Wygrywam dzisiaj na loterii $1 000 000, powiedzmy, niech to będzie, albo 10 milionów i zastanowię, co ja będę ze swoim życiem robił później. Czy zrobię coś dla ludzi, czy będę tylko konsumował i kupował kolejne nieruchomości i tak żył już do końca życia, powiększając, czy zabierze te wszystkie pieniądze ze sobą do grobu, czy... A jeżeli znajdzie, odpowie sobie na pytanie, że on chce robić coś, co zawsze marzył o tym, żeby robić, to niech stworzy plan tego, niech nie rzuca pracy, bo to jest głupota, rzucanie pracy, ja i to mi to lotto, jak w tej reklamie było, no lotto kiedyś. Trzeba być realistą, trzeba się utrzymywać, trzeba płacić czynsz, trzeba mieć na ubranka dla dzieci, kiedy masz dzieci i na to, żeby miały co jeść i żeby bezpiecznie funkcjonowały, żeby było nas stać na lekarza i tak dalej, bo darmowa służba zdrowia jest fikcją w Polsce, wszyscy wiemy, więc te pieniądze są potrzebne, nie rzucaj pracy, ale wyznacz sobie ten czas w ciągu tygodnia. Właśnie to jest ciekawe, że są ludzie, którzy narzekają na swoje życie, że jest beznadziejne, a w weekend po tej robocie, której nienawidzą, siedzą przed telewizorem albo balują sobie wieczorem, bo jak nie pójdą do klubu albo do restauracji, to po prostu tak jakby stracili weekend. No to słuchaj, no to nie narzekaj w takim razie, bo ty ten czas zamiast poświęcać na to, żeby usiąść z żoną, z partnerką, samemu, z notatnikiem, zrobienia burzy mózgów, bawisz się, a potem narzekasz, że życie się twoje nie zmienia, bo nie poświęcasz nawet minuty czasu na to, żeby zastanowić się chociażby. Ja nie mam gotowych rad na to, co macie zrobić, bo każdy jest innym człowiekiem, ma inne doświadczenia, wiedzę, zasoby, środowisko, w którym żyje, przygotowanie, możliwości, wychowanie i dużo, dużo, wiele, wiele czynników. Ja jedyne mogę doradzić, co ja zrobiłem. Ja po prostu bardzo dużo notatników mam starych, znalezionych, gdzie ja widzę non stop, jak ja planuję swoje życie. Strasznie dużo tych zeszytów mam. I niektóre zachowałem, niektóre wyrzuciłem, ale niektóre zachowałem, żeby czasami przeglądam, śmiać mi się chce, jakie ja mam marzenia i śmiać mi się chce dlatego, że wielu z tych rzeczy zrealizowałem właśnie przez to, że pisałem te marzenia. No właśnie, to co ty mówisz, czyli tak wiele osób narzeka na to, że ma nie taką pracę. Mam takie wrażenie, że po prostu siedzi i czeka, aż coś się zmieni. Nie wiem jak, bo jeśli miałoby się w jakikolwiek sposób zmienić, to najczęściej jest to zwolnienie z pracy i wtedy dopiero ludzie zaczynają coś... Tak, tak. Został wywalony, bo nie wiem, bo jest cięcie kadry, no i wtedy dopiero zaczynam się zastanawiać, czego ja tak naprawdę chcę. A nie mają poduszki finansowej często, nie mają odłożonych pieniędzy, na przykład na 6 miesięcy bez pensji. Jak żyć? Jak płacić rachunki, jak płacić za przedszkole, szkołę dzieciom i tak dalej. Tak, więc są kompletnie nieprzygotowani, a znowu w weekend no, często się zagłuszamy, nie chcemy usiąść, tak, zastanowić, pomyśleć, co można zrobić, aby to zmienić, więc rzeczywiście jest tak, że zagłuszam się, robię wszystko, co mogę, aby nie słyszeć często tych swoich... Albo pacyfikujemy się, idąc na przykład do galerii handlowej, gapiąc się w wystawy, przeglądając rzeczy, na które możemy wydać pieniądze, żeby nie myśleć. Takie ciągłe zagłuszanie. Tak. No właśnie, no i teraz z tego, co powiedziałeś, to ty nie tylko cały czas planowałeś, ale też przez cały czas chodziłeś na różnego rodzaju spotkania, jakieś eventy, właśnie na ten podcaster. I jak ci się wydaje, dlaczego albo czym się różnisz od innych osób, że tak wiele osób siedzi i nic nie robi, a ty jednak nie tylko, że planowałeś, to zaczynałeś tak bardzo mocno stawiać na edukację. Wiesz co, bo edukacja daje rozwój, edukacja daje dobrobyt i edukacja daje bezpieczeństwo, bo wyedukowane społeczeństwo nie jest brutalnym społeczeństwem, nie jest prymitywnym społeczeństwem, nie jest społeczeństwem, które wyklucza. Człowiek wyedukowany nikogo nie dyskryminuje, człowiek wyedukowany jest człowiekiem pewnym siebie, więc nie musi ściągać ludzi dookoła siebie, poniżej siebie, obrażając ich, w jakiś sposób dyskryminując. No ale niestety w Polsce widzimy bardzo dużo ksenofobii, dyskryminacji, ale wynika to po prostu z ciemnoty, zwykłej ciemnoty, braku edukacji,
edukacji humanistycznej. To, że ktoś skończył szkołę techniczną, nie znaczy, że jest wyedukowany według mnie, bo nie ma zdolności samodzielnego myślenia. On ma wszystko napisane i ma, tak ma być jak napisane. On nie będzie kwestionował to, co jest napisane. Taka edukacja w Chinach jest. Dzieci nie mają prawa kwestionować, co mówi nauczyciel. Nie ma dyskusji. Tak się zabiło demokrację właśnie, między innymi zabija w krajach faszystowskich przed wojną. Więc edukacja, umiejętność samodzielnego myślenia, kwestionowania tego, co mówi nauczyciel, kiedy się myli, bo są nauczyciele, którzy gadają bzdury, umiejętność samemu znajdowania wniosku, kwestionowanie różnego rodzaju guru. Ja nie mam guru, nie mam żadnego gościa, który bije dla niego, o Boże, jaki on jest mądry. Są tacy ludzie, którzy tempo po prostu podążają za jakimiś liderami z YouTube'a, z politykami, za jakimiś trenerami. Anthony Robbins dla nich to on po prostu jest nie wiadomo jaki. Ten człowiek jest zwykłym człowiekiem, popełnia błędy, każdy wie jakie. Po prostu czasami naciąga, czasami wymyśla. Te jego kursy kosztują jakieś szalone pieniądze. A jedyne co tam jest to skakanie, klapanie, krzyczenie, jestem najlepszy i płaci za to 10 tysięcy dolarów za 3 dni takiego skakania. No ale ludzie po prostu są słabi, wydaje mi się, słabi emocjonalnie, słabi mentalnie, żeby przeciwstawić temu. Niektórzy z nas lubią mieć takiego mentora, autorytet i tylko wtedy w jakiś sposób działają. Sam dla siebie jestem autorytetem, kwestionuję wszelkiego rodzaju autorytety i może dlatego w jakiś sposób znajduję nowe tematy, bo nie wpadam w jedną dziurę, znajduję inne, kwestionuję rzeczy. Zajmowałem się coachingiem, zacząłem kwestionować coaching, potem znowu wróciłem do tego, teraz znowu. Nie jest tak, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Trzeba być elastycznym, trzeba się dostosowywać. Więc edukacja jest bardzo ważna dla rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu każdego człowieka. No i ja jestem o tym absolutnie przekonana, stąd też pomysł właśnie na ten rodzaj wywiadów, żeby cały czas pokazywać, że ta edukacja przede wszystkim właśnie nieformalna naprawdę poprawia życie, naprawdę nam ułatwia, naprawdę jesteśmy bardziej świadomi, szczęśliwi, jesteśmy w stanie walczyć o swoje, jesteśmy w stanie jakby lepiej żyć z innymi ludźmi. No ale właśnie, no nie każdy jest do tego przekonany. Bardzo dużo osób kojarzy edukację z tym, co się dzieje w szkole, ze zdawaniem egzaminów, ze zdobywaniem papierów, a nie z tym, żeby po prostu dbać o właśnie o swój takie szczęście, dobrobyt, to aby rzeczywiście się cały czas rozwijać, zmieniać na dobre, więc ja doskonale to rozumiem, natomiast zastanawiam się właśnie zawsze, co doprowadziło na przykład ciebie do tego, że ty masz takie przekonania o edukacji. Co w twoim życiu stało się takiego, że tak dużo czasu poświęcasz na czytanie książek, na ciągły rozwój, na to, aby nie wiem, zgłębiać filozofię stoików, na to, aby cały czas dbać o swoje życie. Jak ci się wydaje, co mogło mieć na to wpływ? W Polsce młodzież przestała czytać książki. Mnie po prostu przeraża to, jak młodzież rozmawia teraz. Ja wiem, że to tak jest, że kiedyś my byliśmy tą młodzieżą, o których narzekali starsi. Tak jest, tak zawsze jest. Ale teraz szczególnie mnie przeraża to właśnie, że ciężko jest znaleźć młodego człowieka, który czyta. Większość osób patrzy się w ekrany, czy ogląda Netflix, wiedzę czerpie z Netflixa, czerpie z YouTube'a, z jakichś filmików, z Instagrama. Te media społecznościowe zawładnęły, zakrzywiają rzeczywistość, bardzo dużo kłamstw tam jest, różnego rodzaju, chodzi tylko o fame, jest niewiele wiedzy użytecznej. Wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do książek. Książki pobudzają wyobraźnię, kreatywność. Wideo powoduje, że wszystko mamy podane na tacy. Nasz mózg się rozleniwia. Kiedy czytamy, musimy sobie wyobrazić to, o czym czytamy. Podobnie jest ze słuchaniem podcastów czy audiobooków. Musimy sobie wyobrazić. One podobnie jak książki działają na nasz mózg. Więc ta stymulacja jest bardzo ważna. Ja żałuję, że nie czytałem książek. Ja w ciągu ostatnich 4 lat przeczytałem więcej książek niż w ciągu całego poprzedniego mojego życia. Czytam te książki dla przyjemności. Czytam książki rozwojowe. Czytam też biografie. Fikcji prawie w ogóle nie czytam. Już mnie nie bawi fikcja. Nie. Ja wiem, że ludzie czytają dla rozrywki. Zdarza mi się raz na rok jakąś książkę albo raz na 2 lata przeczytać. Zawsze lubiłem jakieś szpiegowskie, taki jak typowy facet, nie? Ale jednak zauważyłem, że ogromna wiedza została zakopana w starożytności i można do tej wiedzy wrócić. Najbardziej fascynuje mnie oczywiście Grecja i starożytny Rzym, Rzym szczególnie, niesamowite imperium, że coś takiego funkcjonowało 2000 lat temu i kiedy upadło około połowy pierwszego tysiąclecia, przez 1000 lat cofnęliśmy się technologicznie, intelektualnie, o wieki po prostu. Europa
i cały świat, nie wiem, to jest coś niesamowitego, że Rzym miał bite drogi w całej Europie, wielowarstwowe, brukowane drogi, akwedukty, toalety, kanalizacje, to wszystko i jeszcze wiele, wiele innych udogodnień dla ludzi. 2000 lat przed tym, zanim w Polsce były pierwsze bite, brukowane drogi i to było dopiero w XVIII wieku, się pojawiło w Polsce, XIX, przepraszam, wieku, w czasie zaborów. To jest coś niesamowitego i właśnie fascynuje mnie starożytny Rzym, nie tylko pod względem architektury, ale pod względem filozofii. No właśnie też chciałam o nią zapytać. System polityczny przede wszystkim, bo system polityczny opierał się na senatorach, którzy byli wyedukowani często przez nauczycieli greckich, filozofów greckich i oni stamtąd zaczerpnęli właśnie stoicyzm, który pomagał żyć lepiej, godzić się z przeciwnościami losu, żyć jakoś z nimi, dawać sobie radę w codziennych sytuacjach życiowych, właśnie też politycznych. Może dlatego wielu senatorów rzymskich zgłębiało. No Seneca, najbogatszy człowiek w Rzymie, pierwszy po cesarzu, wtedy Neronie, był stoikiem przecież i pisał wspaniałe teksty stoickie. No właśnie chciałam się ciebie o to też zapytać. No bo teraz tak, twoja droga, tak jak już mniej więcej starałam się takie główne jakieś kamienie milowe wyciągnąć, to jest właśnie tak, że zostawiasz pracę, następnie zaczęłaś fotografować, też zechcę za chwilkę do tego. Nie, fotografia była wcześniej. Tak, fotografia była 10 lat temu się pojawiła. To było wtedy szukanie jakiejś takiej odskoczni od tych problemów w pracy. Wychodzenie z aparatem na miasto i szukanie ciekawych ujęć. To wszystko. Na tym polegała fotografia. Założyłeś podcast i teraz też bardzo mocno promujesz filozofię stoicką, którą ja absolutnie też uwielbiam i jestem nią zachwycona i cały czas też wracam chociażby do właśnie takich rozmyślań stoików. Jest to mi bardzo, bardzo bliskie. No i właśnie chciałam się ciebie też zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zgłębiać taką filozofię? No i też jaki ona ma wpływ na twoje życie? Wiesz co, ja nie jestem stoikiem. Ludzie mówią, Radek jest stoikiem. Nie jestem stoikiem. Ja cały czas chcę być stoikiem i może dlatego. Ja tak naprawdę jestem cholerykiem i mam tak zwany krótki ląd. Wiesz, co chodzi. Jak raz na przykład miałem sytuację z psem, mój pies jest zawsze na smyczy i są nieodpowiedzialni właściciele tutaj na osiedlu, którzy agresywne psy wyprowadzają bez smyczy. I miałem tak, że dwa razy pies podbiegł i zaczął gryźć mojego psa. Właściciel patrzył na to, puścił go ze smyczy. Ja powiedziałem, ok, rozumiem, poczekam, pan zabierze tego psa. Jeszcze szkoda mu nie zrobić. Za trzecim razem pogryzł mojego psa, także blizny ma na nosie. I za trzecim razem już wybuchłem. Po prostu powiedziałem, że zadzwonię na policję, że już mam dość. To nie świadczy o tym, że jestem stoikiem. Stoicyzm to jest odskocznia i antidotum właśnie na tą burzę, która we mnie się cały czas tli. I żeby nie stoicyzm w wielu sytuacjach życiowych, myślę, że gorzej bym postąpił, więcej szkody bym sobie zrobił niż pożytku, reagując na różne sytuacje życiowe. A takie się zdarzają na drodze, jak jedziesz, prowadzisz samochodem, masz konflikty z bliskimi osobami, czasami z partnerką jakąś, na przykład pokłócisz się. Właśnie takie sytuacje, jak pies gryzie twojego psa i właściciel na to patrzy biernie. Każdy z nas ma jakieś takie nieprzyjemne sytuacje w życiu na co dzień. Czy to w sklepie, czy na wakacjach. Wstępu, tak? Żeby też te osoby, które niekoniecznie kojarzą tą filozofię, też wiedziały, o co chodzi. Filozofia stoicka między innymi zakłada, że denerwujemy się rzeczami, na które wpływu nie mamy, a tak naprawdę wpływ mamy tylko i wyłącznie na to, co myślimy i jak my podejdziemy do danej sytuacji, a wszystkie inne rzeczy tak naprawdę są poza naszym wpływem. Tak. Nawet jeśli na niektóre mamy duży wpływ, bo mogę się na coś na przykład bardzo dobrze przygotować, to i tak zawsze będzie przynajmniej ten 1%, gdzie... Czynnik, który nie masz wpływu, tak, dokładnie. Dokładnie tak. W tej filozofii bardzo mocno stawia się na to, że no nie ma sensu denerwować się i wściekać na to, że stoisz w korku, skoro nic nie możesz z tym zrobić. To jest po prostu strata twojej energii życiowej i zdecydowanie lepiej jest wykorzystać ją w jakiś inny, dobry, mądry sposób. I no, też przyznam, że się bardzo tym interesuję, bo też często potrafiłam gdzieś tam się zdenerwować. No wiadomo, że też mamy bardzo dużo różnych stresów w życiu i mi bardzo właśnie w tym pomogła, żeby tak podchodzić na luzie do wszystkiego. A skąd się to wzięło u ciebie? W ogóle same zainteresowanie taką filozofią? Dlatego, że to jest praktyczna filozofia, ona ma konkretne ćwiczenia. Ćwiczenia, które używa się chociażby też w biznesie. Prosty przykład, premedytacją malową. To jest przewidywanie rzeczy nieszczęść. Kiedy przygotowujemy jakiś projekt, w
wiele spółek używało tych technik. Zbierały się grupy kreatywne, na przykład wydawany jest nowy model telefonu, smartfona w Samsungu. Spotykają się grupy i robią ćwiczenie premedytacją malorum, czyli co najgorszego może się wydarzyć przy premierze. To nie zadziała. PowerPoint. Nie wiem, czy pamiętasz, była premiera tego samochodu Elona Muska, pancernego. Tak. On do niego strzelił, przestrzelił szybę. Okazało się, że za pierwszym razem strzelił próbnie, nie przestrzelił, a za drugim razem, kiedy strzelił, już ta szyba była naruszona. I on nie przewidział tego, że w czasie prezentacji można strzelić tylko raz w tą szybę. Podwójnego strzelenia szyba nie wytrzyma. I to jest właśnie przykład, że Elon Musk nie przeprowadził ćwiczenia stoickiego premedytacją malorum. Nie zrobił listy rzeczy od najgłupszych do najbardziej realistycznych, które mogą pokrzyżować plany danego biznesu, danej premiery, produktu, usługi, czegokolwiek, albo w życiu. Rzeczy, która może się wydarzyć, kiedy przygotowujemy się jadąc na wakacje. Ja na przykład teraz kupiłem na wakacje jadąc, kupiłem gaz pieprzowy. Bo po prostu już nie chcę pozwolić na to, żeby jakiś pies dziki rozszarpał, wiesz, mojego psa na moich oczach. A takie rzeczy, o takich rzeczach słyszy się, czyta się w gazetach, że pies jakiś bez smyczy rozszarpał pieska dziewczynki na jej oczach, na śmierć. Więc to jest po prostu przygotowanie się na najgorsze. Inne ćwiczenie to jest ćwiczenie dobrowolnej ascezy. Czyli kiedy czujesz, że jesteś nieszczęśliwy, a jesteś otoczony wszelkimi bogactwami, masz wszystko materialnie, ale jesteś nieszczęśliwym człowiekiem, to prześpi się jedną noc na podłodze w kuchni koło lodówki i nie bierz poduszki. Zobaczysz, jak po pół godzinie zatęsknisz za swoim zwykłym łóżkiem, a nawet kanapą niezasłaną. To jest prosty przykład tylko tego. Najlepszym przykładem na to jest po prostu wyjazd z rodziną na kemping na 3 dni. Kiepskie mycie, niewygoda, po prostu... Tych ćwiczeń jest naprawdę dużo. Mam na ten temat kurs niezniszczalni. niezniszczalni.ideamen.tv. Można wejść na ten link i po prostu skorzystać z tego kursu. Tam jest dużo tych ćwiczeń wymienionych, kilkadziesiąt, więc zapraszam. Fantastycznie. Ja też uważam, że każdy tak naprawdę powinien wręcz sięgać po tą filozofię, bo ona naprawdę bardzo pomaga w życiu. Tym bardziej, że my jesteśmy często zestresowani, mamy wrażenie, że musimy mieć wszystko pod kontrolą i to powoduje jeszcze większe spięcie. Ja natomiast bardzo mocno też praktykowałam taką filozofię stoicką. Oczywiście też nie jestem stoikiem, ale bardzo, bardzo. Tak. Nikt nie jest chyba stoikiem. Ludzie chyba po prostu dążą do tego ideału stoickiego ciągle, całe życie. Tak, ja między innymi w podróży dookoła świata tak bardzo mocno też doceniałam to, kiedy właśnie jestem w namiocie, jest mi strasznie zimno, pada deszcz, albo nawet będąc na pięknej plaży, za czym ja tęsknię w moim na przykład kraju ojczystym, więc no, wiele, wiele różnych rzeczy też dzięki temu poznałam w sobie i tak naprawdę lepiej poznałam siebie, co też bardzo mocno wpłynęło na taką moją satysfakcję z życia. Jedna ważna rzecz, która może przekonać osoby oglądające tę naszą rozmowę, to jest to, że stoicy zgłębiali najwięksi liderzy w historii. Fryderyk Wielki przy siodle miał ze sobą zawsze rozmyślania Marka Aureliusza. W czasie bitew wygrywał wojny. Jego armia była mniejsza, jego kraj był bardzo mały, a wygrywał wojny z większymi imperiami. Bill Clinton czytał, były premier Chin w samolocie czytał rozmyślania Marka Aureliusza. Zachodniego filozofa, nie wschodniego, tylko zachodniego. Tych osób można wymieniać i wymieniać, tego jest dużo. Epikteta też bardzo wiele osób czytało. Epiktet to jest chyba na pierwszym miejscu u mnie, bo tym się różnią Marka Aureliusza. Marek Aureliusz był cesarzem rzymskim i zgłębiał między innymi też Epikteta, bo Epiktet żył trochę przed nim i był niewolnikiem. Urodził się jako niewolnik, był wyzwoleńcem i on naprawdę wiedział, co to znaczy być człowiekiem doświadczonym przez los i nauczał później. Został wyzwolony po śmierci Nerona, został wyzwolony przez swojego pana, asystenta zresztą Nerona. Został zwolniony, uwolniony i zaczął uczęszczać na wykłady innego filozofa, Soniusa Rufusa. I po jakimś czasie wyjechał do Epiru, założył własną szkołę i wykładał stoicyzm synom bogatych senatorów, milionerom, można powiedzieć, ówczesnego starożytnego Rzymu. I na tych wykładach zostały spisane przez jednego właśnie z takich synów jego słowa i wydane w postaci Enchiridiona, czyli podręcznika, który można nawet ściągnąć za darmo w PDF-ie, wpisując Enchiridion Epikteta z internetu. I to jest dosłownie kilka kartek,
50 kilka punktów, które streszczają jego wykłady, które nazywają się diatryby, są wiele bardziej szczegółowe, ale streszczają je do takich najważniejszych punktów, jak postępować w życiu. I to są konkretne rzeczy. Nie porównuj się do ludzi na przykład, nie oceniaj ludzi według jego bogactwa, nie szczyć się z piękna konia, bo nie jesteś koniem. To są takie porównania. Dla ludzi, którzy na przykład są dumni ze swojego koloru skóry albo tego, gdzie się urodzili. Jakim prawem są z tego dumni? Przecież to nie jest ich zasługa, że się urodzili w Polsce albo że się urodzili biali. A są dumni z tego. Biała siła, jestem dumny z tego. Co ty człowieku zrobiłeś, żeby być biały? Osiągnij coś własnym mózgiem, własnymi rękoma w życiu i bądź z tego dumny, a nie bądź dumny z rzeczy, które przyszły ci na tacy. Podpisuje się omiła rękami. Dokładnie, więc o tym już pisał Epiktet 2000 lat temu. Były niewolnik. I jest niesamowity, bo pisze prostym językiem, właściwie to jego student, bo on nie pisał, tylko wykładał, student zapisywał. I te słowa, tam jest dużo rzeczy, jak się zachowywać przy stole. Jest misa podawana, to spokojnie weź jedną rzecz i podaj dalej misę. Nie jedz wszystkiego naraz. Weź tylko tyle, ile tobie wystarczy. I żeby inni też mieli. Takie proste, naprawdę fajne. Piszcie sobie Enchiridion i zobaczycie, jakie to jest. Szybko podlinkuję też. Jakie to jest. Jakie jest. Można kupić teraz, bo został wydany razem z diatrybami niedawno. W Empikach jest. Wznowienie. Wszystkie linki też znajdziecie, także zajrzyjcie tam sobie i też wszystko będziecie mogli sobie tam ściągnąć, o czym rozmawiamy. No dobrze, Radku. Ja też mam nadzieję, że nasi słuchacze są przekonani do tego, że warto sięgnąć po taką filozofię stoicką, poczytać, zobaczyć też, jakie są jej założenia, bo myślę, że to jest takie bardzo mocno uwalniające. Ale mam do ciebie też pytanie dotyczące tego, czym się zajmujesz, czyli prowadzeniem podcastów. Kiedy powiedziałeś o tym, że zostawiałaś swoją pracę, poszedłeś na to spotkanie, podcaster. No właśnie, no i teraz zobacz, jak wiele osób znowu ma jakiś pomysł na vloga, na biznes, na nową pracę, na podcast, na wystąpienie gdzieś w jakimś miejscu, no przeróżne rzeczy i nic z tym nie robi. Jak ci się wydaje, co wpłynęło u ciebie na to, że od razu 10 dni po spotkaniu ty potrafisz wdrażać to, czego się nauczyłeś? Wiesz co, wydaje mi się, że to była nienawiść do życia, którą mam wtedy. To było takie silna chęć, żeby uciekać stamtąd. Bardzo silna chęć i nie chciałem tracić czasu. Nie chciałem tracić czasu, byłem ciekaw tego, co będzie. Poza tym ja wtedy marzyłem, żeby być tak zwanym cyfrowym nomadą, bo oglądałem YouTube z ludźmi, którzy sobie na laptopie, na hamaku leżą gdzieś tam na plaży Phuket w Tajlandii i sobie pracują zdalnie, pieniądze dostają PayPalem, mają życie, wiesz, high life. Ja takie miałem wyobrażenie. Ja pomyślałem, jak się stać takim człowiekiem? No, trzeba pewnie dużo czytać, no ale fajnie by było, żeby ktoś mi o tym opowiedział. Więc pomyślałem, kurczę, ten podcast to jest fajna metoda, bo ja mogę robić wywiady z takimi ludźmi, którzy już to osiągnęli i oni mi powiedzą to za darmo. No i tak było. I zapraszałem właśnie takich ludzi, tam jakiś grafik komputerowy, który jest jakiś fotograf. Pierwsze wywiady miałem z takimi osobami, cyfrowymi nomadami, którzy mówili, jak to zrobili, jak zarabiają, jak dostają pieniądze, jak płacą podatki, gdzie zakładają firmę, czy tam w Anglii. Takie praktyczne rzeczy i oni mi to mówili za darmo. Ja im dawałem możliwość wypowiedzenia się, bo każdy lubi mówić o sobie, prawie każdy. I dałem możliwość tego opublikowania, więc jakaś reklama dla nich była. A co ja miałem? Ja miałem za darmowy mentoring, więc win-win był taki. Więc to była ta chęć właśnie zgłębienia tej wiedzy. To nie było chęć tak bardzo wtedy jeszcze dzielenia się, bo ja myślałem, że nikt nie będzie do mnie słuchał. To prawda, ja byłem w szoku. Po 3 miesiącach, miałem chyba 4 czy 5 odcinków tylko, przychodzę na spotkanie, a propos tego właśnie chodzenia na darmowe warsztaty, poszedłem na spotkanie Toastmastersów, zobaczyć co to jest na Ursynowie. I tam przedstawiamy się oczywiście, nowi przyszli. I pierwsza dziewczyna koło mnie usiadła. Cześć, co robisz? Ona mówi, że tam coś tam nieruchomości, a ja podcast, jaki podcast? Lepiej teraz. Ona mówi do mnie, a ja ciebie słucham. I ja wtedy pierwszy raz usłyszałem, że ktoś mnie słucha inny niż moja mama. I to był dla mnie szok. Potem poszedłem na spotkanie social media, coś takiego nad Wisłą, było na Leżakach takie coś. Czwartki social mediowe, to znasz na pewno to wydarzenie. Czwartki social mediowe. I to było też 3 miesiące po publikacji pierwszego odcinka i tam było kilkaset osób na Leżakach. I pani na początku z mikrofonu pyta,
No teraz zapytamy słuchaczy, dlaczego tu przyszli. Ja mówię, że bo założyłem podcast, lepiej teraz. I z tłumu last rock się poniósł, że mnie słuchają. I dla mnie to było potwierdzenie, feedback, że kurczę, może warto to robić dalej. No i przyszedłem przez ten symboliczny 7 odcinek. Jednym z pierwszych podcastów w ogóle, jakie słuchałam, i kiedy ja się w ogóle dowiedziałam, co to jest podcast, to był właśnie twój podcast. O, ja bardzo miło. Absolutnie każdy odcinek i też dlatego też było mi bardzo miło, kiedy w 7 odcinku mogłam wystąpić. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Mnie też miło. Było fantastyczne, kiedy tak wiele kursantów później przychodzi na przykład na moje kursy i mówi, słuchaj, ja słuchałem Marka, Radka, i słyszałam ciebie w podcaście i dlatego też na przykład chciałem później wziąć udział w jakimś kursie, webinarze bądź jakiejś innej aktywności, którą robiłam. No, było to naprawdę niesamowicie sympatyczne, tym bardziej, że mam takie wrażenie, że właśnie te osoby, które słuchają podcastu, osoby no już bardzo ambitne, takie już bardzo mocno świadome też, czego szukają i no jednak to nie jest też takie przypadkowe, tak, że na YouTubie często coś po prostu się pojawia i sobie klikamy, a tutaj jednak już ja muszę sobie sam wybrać, zaplanować często ten czas, który poświęcam na słuchanie, więc ja absolutnie jestem fanką podcastów. Nie ma dnia, żebym nie słuchała podcastu i jest to najczęściej wtedy, kiedy wstaję rano i się przygotowuję do dnia. Ja tego nigdy jakoś tam szczególnie nie lubię, więc stwierdziłam, że chcę robić coś, co mi sprawia ogromną przyjemność, więc zawsze sobie wtedy słucham podcastu i jest to takie właśnie dla mnie bardzo, bardzo przyjemne rozpoczęcie dnia. A na sam koniec dnia zawsze mam taki nawyk z moim partnerem, że rozmawiamy sobie na temat tego, czego się dzisiaj ciekawego dowiedzieliśmy. Super. I bardzo to lubię, że mija ileś godzin całego dnia i najczęściej jest tak, że jeszcze kilka rzeczy z podcastu mu zawsze opowiadam, że dzisiaj słucham taki podcast, a dzisiaj taki, a dzisiaj się to dowiedziałam. I to jest fantastyczna powtórka i też ogromna motywacja do tego, żeby następnego dnia znowu coś fajnego przynieść, żeby najfajniejsze rzeczy tak później wieczorem sobie. No to masz szczęście, że masz takiego nie męża, że możesz z nim sobie, wiesz, tak, wiesz. Tak, to jest naprawdę niesamowite, tak, że my cały czas możemy się rzeczywiście dzielić tym i się zawsze tak cieszę, że jak się pomnoży ilość informacji, które my sobie przekazujemy, to tak razy dwa wszystko jest. Tak, akumulacja taka następuje, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. To jest naprawdę super. A ja dość lepiej dzięki temu pamiętam, tak, bo przekazuję to dalej. Super. Radku, to jeszcze gdybyś miał komuś też doradzić, co ma zrobić, żeby tą wiedzę, którą zdobywa, jak najszybciej przekładał na realizację. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często tak mówię o ludziach, że są takimi kolekcjonerami wiedzy. Czyli ja bardzo dużo czytam, ale nie wdrażam. Chodzę na szkolenia, spotkania, słucham, ale w moim życiu kompletnie nic się nie zmienia. Ja cały czas staram się walczyć z tym, że czasami lepiej jest przeczytać jedną książkę w miesiącu niż 10, ale ją wdrożyć i stosować to, czego się dowiedzieliśmy. Że czasami lepiej jest nawet, nie wiem, pójść na jeden jakiś warsztat i testować, sprawdzać, wdrażać nowe nawyki, niż chodzić na wszystko, co się tylko da. I to bardzo mi się podoba i to, że właśnie tak bardzo szybko zacząłeś działać i wdrażać tą wiedzę. Gdybyś miał może jakieś swoje sposoby na to, co zrobić, aby też no właśnie, nie tylko słuchać, nie tylko się uczyć i czytać, ale też właśnie stosować tą wiedzę w praktyce. Co, to muszą być dwie metody. Może być twoja metoda, taka nieinwazyjna, tylko zrobię mały krok, ale zrobię. Czyli jak nie chce mi się biegać, to przynajmniej ubiorę się w ubranie do biegania, wyjdę z domu, pójdę na spacer i może się przebiegnę, no ale mi się ten spacer znudzi, więc może troszkę podbiegnę, no ale jakoś dobrze się biegnie, to może trochę dłużej podbiegnę, wiesz, o co chodzi, to tak właśnie u ciebie jest, ale jest też druga metoda, bardziej radykalna, to jest wtedy ktoś, kto naprawdę nienawidzi tego swojego obecnego życia i to było u mnie. To u mnie była ta metoda, rzucam się od razu na to. Nie na głęboko wody, bo nie rzuciłem pracy, ale to było takie, że od razu zacząłem, wiesz, czytać, oglądać YouTube, czytać blogi, wiesz, pytać ludzi. Ja musiałem mieć ten podcast w ciągu paru dni. To nie było, że zaplanuję, a może za miesiąc jeszcze kupię taki mikrofon, jeszcze się tego nauczę, wiesz. Są ludzie, którzy po prostu całymi miesiącami, latami się przygotowują, żeby zrobić coś, o czym marzą, nic nie zrobią. A ja po prostu, są te dwie metody. Właśnie ta, małe kroczki, twoja, i jest ta druga metoda, kiedy nienawidzisz już swojego życia, już dzisiaj chcesz i nie możesz się doczekać. To tak jak z rzucaniem palenia. Ciężko jest rzucić palenie, kiedy popalasz raz na jakiś czas.
A są ludzie, którzy po latach z dnia na dzień rzucają. Słyszałaś takie historie, na pewno już więcej nie zapalili. Już tak nienawidzili, już tak się źle czuli, już tego smrodu nie wytrzymywali, już czuli takie do siebie obrzydzenie, że po prostu właśnie fajnie mieć obrzydzenie. O, awersja to jest jedna z najlepszych rzeczy motywujących. Powiem tak, kiedy masz awersję do mięsa, będziesz weganinem. Kiedy masz awersję do smrodu papierosów, przestaniesz palić. Kiedy masz awersję do swojego życia, które masz teraz, zmienisz wszystko tego dnia, w którym podjąłeś decyzję, że chcesz, już masz wszystkiego dość. Tak często ludzie zmieniają życie. Rzucają partnera, który ich ściągał na dno. Co tacy ludzie? Kobiety porzucają często facetów, którzy po prostu są wiecznie narzekający, nic nie robią, takich, wiesz, darmozjadów, takich totalne, wiesz, dwie lewe ręce. To jest bardzo popularne i bardzo się zdarza. Ja rozumiem kobiety w tym momencie. I to się zdarza nie tak, że powoli, to po prostu pewnego dnia się zdarza. I tyle. No tak, ale ja też tak zawsze jestem za tym, żeby nigdy nie czekać na tą ostatnią chwilę, na to, kiedy już mamy tak źle, już nam jest tak niewygodnie, bo często jest tak, że my po prostu nie wiemy, co zrobić dalej. No to trzeba robić ten plan. No właśnie, wtedy super, kiedy możemy znaleźć sobie czasami jakiegoś mentora, czasami jakieś osoby, które nas wspierają, właśnie czytać, dowiadywać się. Ja myślę, że to jest też taki mit, że my musimy pójść, nie wiem, do doradcy i on nam tutaj magicznie z jakichś testów cokolwiek wypowie. No absolutnie nie, tak naprawdę to w życiu my dopiero się dowiadujemy, co nas naprawdę kręci, co możemy robić i testujemy. Ja też mam też takie nastawienie, że nigdy nie podpisujemy takiego cyrografu z diabłem. To nie jest tak, że ta decyzja już musi być do końca życia i do grobowej deski, bo mam takie wrażenie, że to będzie bardzo mocno pod tym, żeby tą decyzję podjąć. A jeśli chcę po prostu sprawdzić, to jednak zupełnie inne mam podejście do tego, żeby sobie po prostu testować to, co w życiu można robić. Także super. Radku, mam też kilka takich pytań, które zawsze zadaję moim gościom. Powiedz mi, jakie trzy umiejętności, których nauczyłaś się kiedykolwiek, bardzo ci się w życiu przydają? Wydaje mi się, że obróbka. Obróbka wideo, obróbka audio, to są dwie już. No i mastermind, umiejętność prowadzenia mastermindów, tworzenia mastermindów. Tworzyłem ciekawe mastermindy, bardzo ciekawymi ludźmi. Z Mikiem Burnejką między innymi byłem na takim na żywo przez rok, byłem z Cypianem Majcherem, który wystąpił też w moim podcaście, wielokrotnie ma własny podcast. Wystąpiłem z Tomkiem Rudnikiem, Rafałem Ferberem, jeszcze... Tak, spotkania mastermind są fantastyczne dla tych osób, które jeszcze nie korzystały. To jest takie ocieranie się mądrych mózgów o siebie, rozwiązywanie różnego rodzaju jakichś trudności, problemów, które mamy przed sobą, z innymi osobami, które mają już doświadczenie często w tej dziedzinie, bo one nam często pokazują zupełnie inną perspektywę, albo mówią, no co, mm-hmm, jest ten problem, przecież to można zrobić tak i tak. A ta osoba nam mówi, że ona ma z tym problem, a mówi, no chyba żartujesz, tak? Ja mogę ci powiedzieć, jak to zrobić. Także to jest fantastyczne, jak najbardziej polecam. Mm-hmm. Okej, czyli te trzy umiejętności, tak? Jako najważniejsze. Powiedz mi, jaką radę dałbyś sobie 10 lat temu? Rób podcasty. Tą wiedzą, którą masz obecnie. Rób podcasty. Tak, bo zacząłem je robić w 2016, czyli 5 lat temu. Więc ja zacząłbym robić je 10 lat temu, bo były już wtedy. Nie tak popularne, bo nie było jeszcze słuchania na smartfonach, tylko gdzieś tam na komputerach, coś tam ściągając, jakieś takie, wiesz, RSS linki i w ogóle inne skomplikowane rzeczy. Ale już bym wtedy zaczął coś tworzyć, wiesz. Jeżeli nie na tych właśnie specjalnych programach, to na pewno na YouTube bym wrzucał audio, ale bym robił. Okej. Okay. Powiedz mi, jakie największe korzyści widzisz z nauki? No właśnie to, co powiedziałem ci. Największe korzyści to jest przede wszystkim ogólne bezpieczeństwo, dobrobyt i pomyślność ludzi. To są największe korzyści. Dobrobyt. Człowiek wykształcony raczej nie będzie przymierał głodem, ani jego rodzina. Człowiek wykształcony nie będzie nienawidził, według mnie. Człowiek wykształcony nie będzie obwiniał siebie, znaczy on będzie obwiniał siebie za swoje decyzje, a nie innych. Może tak bardziej. A jeśli ktoś nie wie, od czego zacząć, bo kojarzy edukację tylko i wyłącznie z tym, że właśnie to jest zbieranie papierków, edukacja szkolna, jakaś nuda, męka, nie znosi czytać książek, no bo przecież wiadomo, jakie mieliśmy lektury, to co on może zrobić? Szukać edukacji alternatywnej. Tak naprawdę internet jest największą darmową biblioteką.
samemu szukać wiedzy. A YouTube już w ogóle, jeżeli człowiek, kogoś nie stać na kursy online, gdzie usystematyzowana jest wiedza przez tam jakichś ludzi, twórców kursów, to niech poświęci trochę czasu, żeby tą nieusystematyzowaną wiedzę znaleźć na YouTubie za darmo. A wszystko jest na YouTube. Można się wszystkiego nauczyć. No ja też mam właśnie takie nastawienie, że znajdź swój problem, coś, co cię utyka gdzieś w życiu, coś, co ci naprawdę nie pasuje, tak, i zastanów się, co można byłoby z tym zrobić. Czasami to jest tak, że my się bardzo kłócimy na przykład z innymi ludźmi, więc dowiedz się, w jaki sposób lepiej się komunikować, w jaki sposób lepiej dawać informację zwrotną, dowiedz się, w jaki sposób, nie wiem, rozwiązywać konflikty. Jest tego całe mnóstwo, więc jakby to, co od razu może ci rozwiązywać problemy w życiu, automatycznie jest dla ciebie ciekawe, w jakiś sposób możesz to od razu stosować, więc jest to, myślę, taki najlepszy sposób na to, żeby od razu to swoje życie zmieniać. Czego jeszcze chciałbyś się nauczyć? Czego jeszcze chciałbym się nauczyć? Ale to jest, będzie nietypowa odpowiedź, niezwiązana z podcastami, niezwiązana z jakąś tam twórczością. Chcę się nauczyć bushcraftu. Nie wiem, czy wiesz, co to jest bushcraft. Kojarzy mi się z jakimś survivalem. Dokładnie. Tylko nie jest to jedzenie wiesz, węży czy czegoś takiego, tylko to jest umiejętność budowania szałasu, przygotowania ogniska, spania zimą w górach, wiesz, przykrywając się jakąś plandeką, tworzenia jakiegoś takiego budowania schronienia, bushcraft, takie typowe życie w lesie. To z moim partnerem się idealnie byś dogadał, bo on... Słuchaj, bo to jest właśnie element ćwiczenia stoickiego, ćwiczenia dobrowolnej ascezy, bo bushcraft powoduje, że doceniam rzeczy, które mam. To, że mam fotel, że mam internet, ciepło zimą, chłodno mogę wyjść sobie, wiesz, do lasu obok, wrócić, mam lodówkę, mam wodę bieżącą w kranie, czego wielu z nas nie docenia. Ile ludzi musi kilometry robić, żeby napić się wody czystej w Afryce i innych krajach świata. To, że mamy buty, to, że możemy się umyć, to, że mamy prąd i to, że mamy internet, a w ogóle to, że mamy smartfona, to świadczy, że jesteśmy w jakimś niewielkim procencie całej ludzkości, tak pięknie doświadczonych przez tą technologię i dobrobyt, w którym żyjemy. A bushcraft jest świetnym ćwiczeniem na to, żeby przypomnieć sobie, jak szybko możemy zejść do tamtego poziomu, kiedy wybuchnie wojna, kiedy będzie kolejna epidemia, kiedy będzie trzeba szukać. Ja nie jestem prepersem. Nie należę do tych idiotów, co tam zbierają, wiesz, tony suszonej fasoli w piwnicy i przygotowują się na wojnę, ale uważam, że bushcraft może nam przypomnieć, jak to jest, kiedy nie mamy dachu nad głową, jak to jest, kiedy nie mamy pieniędzy i jak można żyć. No i też takie połączenie z tą taką naturą, tak, i czerpanie. To też, tego, to też. Patrzenie na to, co mam, a nie tego, czego nie mam. Tak, dokładnie. Fantastyczne. Dokładnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Daj jeszcze znać naszym słuchaczom i widzom, gdzie można Cię znaleźć. Ja oczywiście wszystko podlinkuję w opisie do tego filmu, natomiast też super, jeśli zaprosisz do swojej społeczności. Zapraszam na stronę lepiejteraz.pl i zapraszam na mój kurs niezniszczalni.ideamen.tv. Tam jest więcej ćwiczeń stoickich opisanych przeze mnie. Oczywiście jestem też na YouTubie, na Instagramie podcast Lepiej Teraz, na Facebooku, więc klasycznie istnieję w mediach społecznościowych, ponieważ tworzę w internecie, więc muszę tam być i jestem. Więc bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich. Serdecznie. Dziękuję Ci, Radku, bardzo. Mam nadzieję, że wiele osób wyciągnie dla siebie też takie wnioski, że warto jest zadbać o swoje życie, że ta edukacja naprawdę bardzo mocno pomaga nam w tym, abyśmy wiedli takie życie, jakie chcemy. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz pod tym wideo, tak abyśmy też wiedzieli, jakie najcenniejsze wnioski bierzecie dla siebie. A ja Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego i tego, aby edukacja naprawdę zmieniała Wasze życie na lepsze, czego sobie i wszystkim innym serdecznie życzę. Dzięki. Na razie. Cześć. To był podcast Lepiej Teraz. Jeśli Ci się podobał i masz ochotę na więcej moich treści solowych, zapraszam serdecznie na patronite.pl/podcastlepiejteraz. Dołączając do grona patronów, otrzymasz dostęp do tajnej grupy na Facebooku, specjalnych solowych podcastów i 50% zniżki na kurs online Niezniszczalni, który znajdziesz też na stronie niezniszczalni.ideamen.tv. W tym kursie przygotowałem kilkanaście godzin lekcji audio i wideo dla wszystkich tych, którzy przechodzą trudny okres w życiu, tragedię, chorobę, czują zagubienie, mają problem z relacjami, są przytłoczeni pędem życia i wyścigiem szczurów. Zostań patronem Lepiej Teraz i otrzymasz ten kurs za połowę ceny. Także serdecznie Was zapraszam i jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I do usłyszenia wkrótce.